Piękny tydzień przed nami. Aleksandra Mikołajczyk, kłaniam się i zapraszam na szczegółową prognozę pogody na jutro. Polska pozostanie pod skrzydłami pogodnego i rozległego wyżu, którego centrum kręcić się będzie nad krajami bałtyckimi. A to oznacza dla nas piękne, bezchmurne niebo, nieco więcej chmur na północnym wschodzie, ale deszczu na pewno nie musimy się obawiać. Ze wschodu napływać będzie ciepłe i suche powietrze kontynentalne i na termometrach zobaczymy od 16-17 stopni na wschodzie do 23 w zachodniej części kraju. No to popatrzmy na szczegóły dla regionu. Noc zapowiada się pogodnie, bez opadów, ale jeszcze dość chłodno. Termometry pokażą od 6 stopni w Kłodzku do 8 w Legnicy i we Wrocławiu. I jutro od samego rana będziemy cieszyć się słońcem. Cały dzień zapowiada się bardzo przyjemnie, z bezchmurnym niebem i z temperaturą od 18 stopni w Kłodzku do 21 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać, w południe wyniesie około 1005 hektopaskali. Wiatr wschodni umiarkowany, chwilami silniejszy, do 35 km na godzinę. Biometr nadal korzystny i bardzo dobre warunki drogowe. To tyle o pogodzie. Kolejna prognoza jutro w Faktach o Poranku. Do zobaczenia.